wybrane problemy, tematy. Szkolne tabu, ludobójstwo na Wołyniu w szkolnych podręcznikach, niewygodna prawda. Wciąż jeszcze nie jest oczywiste, czego licealiści będą się uczyć o ukraińskim ludobójstwie na Wołyniu. Ministerstwo Edukacji pracuje nad nową podstawą programową dla szkół. Szczegóły w naszym dzienniku. Sądy rodem z PRL-u. Sędzia z Siedlec, który w okresie stanu wojennego był sędzią wojskowym, m.in. uczestniczył w procesie senatora Zbigniewa Romaszewskiego, dzisiaj uczestniczy w pochodach KOD-u. Takich sędziów, którzy brali udział w procesach opozycjonistów w stanie wojennym, jest w Wydziale Karnym Sądu w Siedlcach 6. Nasz dziennik rozmawia z Ryszardem Piekartem, byłym opozycjonistą. Fundacja Pod Lupą. Instytucje państwowe zaczęły pilniej przyglądać się działalności Fundacji Otwarty Dialog, której przewodniczący zasłynął wzywaniem Polaków do siłowego obalenia rządu. Czytam w naszym dzienniku. Ta krew zobowiązuje. W godzinie W Warszawa stanęła. Stolica oddała hołd bohaterom. W naszym dzienniku fotoreportaż z uroczystości. Zawsze razem. To była i jest dla mnie najbliższa osoba, przyjaciółka. W naszym dzienniku rozmowa z Teresą Kmieć, siostrą świętej pamięci Helenki, zamordowanej w Boliwii. Środy z historią. Polska ma być wielka. O Romanie Dmowskim pisze profesor Grzegorz Kucharczyk. Był to przegląd codziennej prasy polskiej. Spotkania, wspólnoty twórcze, ludzi, co ważne, żeby
uczcić tamtych, którzy zginęli przy założeniu centrum Warszawy, motory, dla bohaterów, którzy Wizjolandia Plus, pozałatwiła i specjalnie dla Wizjolandii Plus. Ogromne motory włączące z Warszawy do Warszawy. Polski Ad, do Polski A. W zakresie terytorialnym, jak listopadowe, jak styczniowe, gdzie widzimy różne krzyże na różnych ziemiach, w różnych częściach Polski, naznaczone na przykład mogiłą powstańczą, ono skoncentrowało się w Warszawie, ale rozlało się po kilkudziesięciu latach na całą Polskę. Tak, obrotowe radiowe nie było, tylko nieruchome. Nocy nie na Jasną Górę. 30 i 31 lipca umówiliśmy się z pielgrzymami, z ich przewodnikami duchowymi, że 1 sierpnia, jak zawsze, w godzinie WO 17 zatrzymują się na szosie. To zwykle zapada pod świeciem i sursum corda, akty strzeliste i śpiew wspólny, by uczcić ofiar powstańczą. O tej samej porze, o 17:00, wczoraj stałem pod pomnikiem w Sopocie, pod pomnikiem Armii Krajowej, przy ulicy Armii Krajowej, jeden z najpiękniejszych pomników Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego, jakie ma Polska. I też powiedziałem zgromadzonym tam ludziom, byli m.in. Państwo Gwiazdowie, że łączymy się duchowo z pielgrzymami kaszubskimi. I tego samego dnia o 17:00 wiem to od pana Leszka Lozy, takiego działacza społecznego i człowieka, który zawsze pamięta o powstaniu warszawskim w Helu. Ja myślę, że Hel to jest jedna z tych takich niepisanych stolic polskich. O 17:00 na cmentarzu przy grobie Wacława, powstańca warszawskiego, zastępcy dowódcy batalionu Parasol, było też takie modlitewne skupienie. Więc to powstanie warszawskie to jest dla Polaków rzecz niezwykle ważna. Może także dlatego, że powojni komuniści nie pozwalali wspominać powstania warszawskiego. Do 54 roku nie wolno było o tym mówić. A od 54 roku, kiedy się odbyła pierwsza uroczystość państwowa, wolno było mówić, ale tylko w taki sposób, że no, dzielni, prości żołnierze, dzielna ludność cywilna, natomiast do powstania oficerowie, no to jak najgorsze słowa padały. Ale ja jestem, ojcze, szanowni słuchacze, jestem pod wrażeniem wczorajszego śpiewania na Placu Piłsudskiego. Chyba od czasu pamiętnej mszy świętej z 1979 roku, od pamiętnych słów świętego Jana Pawła II, chyba na Placu Piłsudskiego nie było o tym mówić. Tak na moje oko, że 150 tysięcy pewnie że to dobrze wyszło. Także o tym śpiewaniu, proszę Państwa, te samoloty latają. Cuda niewidy w Warszawie, proszę Państwa. Specjalnie dla Wizjolandii Plus. Program dla Wizjolandii Plus. Вот, 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 вот,
to. Cholera! Italiana, to obrotowe radio. Także dzisiaj już jest, proszę Państwa, 2 sierpnia. Czas leci. Czas leci.
dlatego że ten nasion marły, naszym naczelnikom Straży Narodowej, to nasze mędrkowanie do niczego nie jest potrzebne. Oni pragną od nas pamięci i modlitwy i to są największe dary, jakie możemy złożyć Polakom. Bóg zabrać za wysłuchanie. Bardzo dziękuję. Pan Piotr Szubarczyk, publicysta, historyk i nasz gość. Dziękuję za przybliżenie i postaci. No tak długo gadał. Zachętę do tego. No dobrze, dziękujemy. Etosem, wartościami. No dziękujemy Szubarczykowi, tak? Piotrowi. Piotr. Dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem. Bagnety na broń. Magnet na broń. Proszę Państwa, Radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Lunch, Room Extra. I proszę być z nami, u nas widzicie Państwo, najciekawsze. Dzisiaj nagrywamy specjalnie dla Wisiolandii Plus. Na pewno też inni jeszcze ludzie będą mogli skorzystać, inne kanały na YouTube, te, które są, będą mogły skorzystać z programu Wisiolandia Plus. Bo Radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Lunch, Room Extra. Jestem, ja po prostu przejdę. A Google się dziwi, kto to tworzy, co to, że to, no co to. Panu Bogu zaufaj, słusznie powie, a będziesz miał spokojny sen. Bo tak jak ci oni kręcą, te firmy stanowiące swego rodzaju diablą pajęczycę, no to nie śpią. Diabeł nie śpi, on jako jego słudzy. Diabła też nie śpią, faryzeusze, saduceusze, do których Jezus powiedział, że waszym ojcem jest diabeł, to oni w wymyślaniu obrzydliwych sztuczek, no nie śpią całą noc.